Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Robajka po godzinach, królem rowerów. Czasami to żałuję, że nie jestem po prostu królem, można by tu parę rzeczy posprzątać. Ale zejdźmy z polityki, dzisiaj mamy kolejny ładny rower. Jest to Specialized Creo SL Expert Evo. Evo jest to linia, tak jak S-Works jest linią najwyższych modeli, Specialized, tak, Evo jest linią modeli wzmocnionych do ostrzejszych zastosowań niż ten sam model bez rozszerzenia Evo. Turbo Creo SL to nic innego jak elektrycznie wspomagany gravel. Ten model, który tu widzicie, kosztuje 37 799 zł. Jest dostępny w jednym kolorze. No oczywiście nie z samego koloru ten rower się składa, ale trzeba przyznać, że jak to zazwyczaj bywa, chłopcy ze Specialized'a, z designu, zrobili swoją robotę dobrze i karbonowa rama z karbonowym widelcem z faktu 11R, co zresztą pewnie gdzieś tutaj byśmy sobie mogli poczytać, no ale nie będziemy tego teraz szukać. To jest rozmiar XL, na ramie za to znajdziemy informację, że jest zaprojektowana designersko w Kalifornii i inżyniersko w Szwajcarii, czyli silnik prawdopodobnie, który tutaj znajdujemy, produkuje firma szwajcarska. No, Szwajcarzy z BMC, ze Stromera mają bardzo porządne i zaawansowane konstrukcje ze wspomaganiem elektrycznym i bardzo szeroki rynek, podobnie jak Niemcy. Wracając do tej konkretnej maszyny. Gravel, no to większość z Was już wie, że jest to taka szosa, która ma troszeczkę inną kierownicę, tu jest typowo gravelowa, odchodząca do zewnętrznej strony, z krótkim wysięgiem do przodu, z płytkim gięciem i właśnie odchodząca do boków. A to widać też z przodu, że ta kierownica patrzy jak gdyby w bok, czyli nie idzie pionowo w dół, tylko idzie pod skosem. No i oczywiście różnice pomiędzy szosą a gravelem są takie, że gravel ma grube bieżnikowane opony. W zależności od tego, jak ambitnie producent podszedł do tematu terenowości gravela, to te opony są mniej lub bardziej górskie. Tutaj znajdziemy model Pathfinder Pro z mieszanki Gription i z wzmocnieniem antyprzebiciowym w wersji Tublis w rozmiarze 700x38C z takim sexy jasnym boczkiem. Tak prezentują się koła, tutaj są C38 rowale karbonowe, nie za wysoki profil, ja generalnie jestem zwolennikiem właśnie takich nie za wysokich stożków, wiadomo, że te duże ładnie wyglądają, ale piątki czy ósemki ciężko się prowadzą, więc ja osobiście wolę, jak ten stożek jest taki w miarę logiczny, 30-38 to jest bardzo spoko. Sztywne osie z przodu i z tyłu, no to jest standard. Silnik umieszczony centralnie, bateria w rurze podsiodłowej. To, co, tak jak mówiłem, zasługuje na uwagę, to jest malowanie. Napis, jak widzicie, w tej chwili jest fioletowy, a potem robi się zielony. Także jest to metalik kameleon, a cała rama jest pomalowana w takiej fakturze, jakbyśmy na polakierowaną ramę przylgnęli folię i ją potem oderwali, zostawiając ślady tej folii na całej ramie. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jest ciekawym malowaniem, którego nie widziałem ostatnio w rowerach, muszę przyznać. Na pewno ten lakier swoje waży, bo takie ambitne malowania wpływają na wagę roweru. No ale przy tym modelu Ultra Light to nie będzie argument i komentarz, którego, czy przymiotnik, którego będziemy tu używać. Jeżeli chodzi dalej o napęd, to tak jak mówiłem, silnik umieszczony centralnie, korba Praxisa, zębatka w rozstawie 110 na 5 śrub w rozmiarze 46 ząbków, czyli typowa duża przełajowa zębatka. No, silnik ze sporym oporem obraca się do tyłu, ale co ciekawe, bez oporu ta korba obraca się do przodu. To już drugi model speca, który ma w ten sposób rozwiązany
silnik. Podobnie było w lewo SL. Napęd to 11-biegowa grupa Shimano z tylną przerzutką XT o rozpiętości przełożeń kasety 1142, czyli z korbą 46 mamy przełożenie bez mała 1 do 1. No ze wspomaganiem elektrycznym to na pewno będzie wystarczające. Z tyłu przerzutka XT, czyli przerzutka górska, wyposażona w sprzęgło, które znajdziemy tu. Czyli możemy sobie zablokować bujanie się wózka tak, żeby ten łańcuch nam tak nie skakał na wybojach. Włączamy sprzęgło i to jest zdecydowanie wszystko sztywniejsze. Co jeszcze tutaj znajdziemy? Oczywiście sterowanie w systemie DI2, czyli tu guziki w manetce, tam się zmieniają biegi na serwo. Druga manetka też jest, to są hydrauliczne Ultegri DI2. Druga manetka też ma guziki elektryczne, także można tam sobie poprogramować, jak to dokładnie ma działać. Co ciekawe, znajdziemy tutaj też taką maneteczkę i ta maneteczka obsługuje nam oczywiście sztyce Command Post, to znaczy jak ją sobie tutaj przyciśniemy, to tu nam się sztyca będzie chować lub wysuwać. Jako że w gravelu nie jest to bardzo agresywne, jakby rower nie jest przeznaczony do bardzo agresywnego zastosowania, no to też skok tej sztycy nie jest zbyt wielki. Mamy tutaj sztycę X-Fusion, która ma 50 mm ruchu. Siodło, no to Specialized Power, klasycznie jest to bardzo wygodny, sprawdzony model siodła, który w zasadzie najczęściej się sprawdza, nie trzeba go wymieniać, nawet przy fittingu udaje się je zachować. Silnik, tak jak mówiłem, centralny, bateria w ramie. Z tej strony widzimy troszeczkę więcej tego, jak to jest tutaj ukryte i zamocowane na te trzy śruby. Tu znajdziemy port ładowania, gdzie podłączymy sobie ładowarkę. Można też specjalną dodatkową baterię do tego roweru 480 Wh, jeżeli dobrze pamiętam, zamontować w tym miejscu i wtedy powiększyć sobie zasięg tego roweru na jednym ładowaniu. Co dalej? Oczywiście hamulce tarczowe hydrauliczne, również są to Ultegry. Z przodu tarcza 160, z tyłu tarcza 160, tarcze z radiatorami. Te radiatory mają dwa zadania. Pierwsze to chłodzenie tarczy, a drugie zwiększenie bezpieczeństwa, żeby szczególnie na wyścigach paluszek nasz lub któregoś z konkurentów przy jakiejś wywrotce nie został przez tą tarczę obcięty na przykład. Jak tarcze zostały wprowadzone w UCI, to pojawiły się za chwilę potem te radiatory, bo była teoria, że jest to śmiertelnie niebezpieczny kawałek roweru. Tu mamy włącznik naszego systemu elektrycznego wspomagania. Jak widzieliście, jest sygnalizacja stanu baterii. Drugim guzikiem wybieramy sobie stopień tego wspomagania. Możemy też cały ten system wyłączyć. Rower jest wyposażony w ten, dla mnie to śmieszny, amortyzatorek pod mostkiem, czyli rozwiązanie, które podobnie jak w Leftim, który w Cannondale'ach jest schowany tu, to tutaj mamy też na jednej rurze amortyzację 20 mm skoku. Tak to działa, naciskamy sobie z góry na kierownicę, jeździmy po dziurach, to sobie tu amortyzuje. We FutureShocku 2.0 mamy możliwość zablokowania jego pracy. Przekręcamy sobie to na maksa i wtedy to jest sztywne. Po wpadnięciu w dużą dziurę ta blokada też trochę puści, tak jak we wszystkich modelach Foxów czy RockShocków z Brainem czy Sterralogikiem, jak to było dekady temu. No co tam nam jeszcze pozostało? Pozostało nam ważenie. No i to pytanie, ile ten rower może ważyć? Przyzwoity gravel waży około 9 kg. Przyzwoity elektryk waży tych kilogramów z 16. Tu
Tutaj mamy gravel ze wspomaganiem elektrycznym i z SL w nazwie. Jakie wagi możemy się spodziewać? Zobaczmy. To oczywiście zabawa w wycentrowanie maszyny na wadze. Dobra, zawisło. Mamy to. 13590. 13590 waży ta maszyna bez pedałów, z silnikiem, z baterią, z całym systemem wspomagania elektrycznego, na hydraulicznych hamulcach tarczowych, na dość wysokich stożkach, na terenowych oponach i na elektrycznej przerzutce z tyłu. Czy to dużo, czy to mało? No chyba sporo, bo jest to 4,5-5 kg więcej niż przyzwoity gravel. Rower kosztuje 30 parę tysięcy złotych. Dokładnie 37,799. Także nie tak mało. Ale wspomaganie elektryczne zawsze swoje waży. A jednocześnie nie przeszkadza tak bardzo w czasie jazdy. No bo po prostu zwiększa naszą moc. Bo musicie pamiętać, że rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest skuterem. To nie jest tak, że odkręcamy manetkę i to jedzie samo. To jest tak, że my wkładamy cały czas swoją energię, a ten rower nam po prostu trochę pomaga. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki elektryczny gravel naprawdę jest w stanie dać dużo frajdy z jazdy, pozwolić agresywnie pojeździć i nieźle poszaleć. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej maszynie. Czy myślicie, że w dobie kryzysu dużo takich maszyn znajdzie swoich nabywców? Czy rynek rowerowy będzie musiał wprowadzić jakieś korekty? Czy się zmieni? Jeżeli film Wam się podobał, jesteście zaciekawieni tą tematyką, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. Zaznaczcie sobie dzwoneczek. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i co? Trudno powiedzieć do zobaczenia na rowerze, bo nie wiadomo, czy i kiedy będziemy mogli jeździć. Także raczej do zobaczenia w kolejnym naszym wideo. Hej!